Było jasne, że Niemcy zostały pokonane. It was clear that Germany was defeated. Było jasne, że wojna nie potrwa już długo. It was clear that the war was about to finish. Ale zbrodnie kontynuowano. However, murder and killing was continued. Warto wspomnieć, że likwidacja getta łódzkiego, czyli po prostu wymordowanie około 70 tysięcy ludzi, to ostatni akt zakłady polskich Żydów. Żydów, którzy mieszkali tutaj co najmniej od XII wieku. It's worth mentioning that the liquidation of the Łódź ghetto, Litzmannstadt ghetto, which boiled down essentially to murdering 70,000 people, it was the last piece of history of the Jewish population which inhabited these spaces, these areas, at least from the 12th century. Ale przecież zbrodnie przeciwko Żydom pochodzącym z innych krajów. Ale Holocaust trwał dalej. However, murders perpetrated against Jews from other countries, the Holocaust was still going on. Taka była siła opętania, zbrodniczego opętania. Such was the force of this murderous abnormality and possession. I dzisiaj, gdy czcimy i tych, którzy zginęli, i tych, którzy ocaleli, i tych, którzy wykazując największą odwagę, ratowali swoich żydowskich współobywateli, musimy o tym pamiętać. Musimy pamiętać, że tu w Europie, niejako przeciwko całemu dorobkowi jej kultury, przeciwko chrześcijaństwu, a także religii żydowskiej, mogła powstać ideologia, która stworzyła plan ludobójstwa i go zrealizowała. And here we commemorate those who perished here, also those who survived, and also those who displayed greatest courage in rescuing their survivors, their Jewish co-citizens. We have to remember, however, commemorating the memory of all the entities that I have now mentioned, that here in Europe, this ideology was born, which was aimed against the culture, against the Christianity, also against the Jewish religion. It was the ideology of genocide and murder. Nazism to typ totalitaryzmu. Nazism is a kind of totalitarian regime. Europa XX wieku znała także inny totalitaryzm. I on był zbrodniczy. The 20th century Europe also got familiar with another totalitarian regime, which was also a murderous one. I ten był zbrodniczy. To ich porozumienie umożliwiło zajęcie tej ziemi, na której mieszkało 3,5 miliona Żydów. So the other regime was equally murderous, and the agreement between these two regimes led to the murdering of 3.5 million Jews inhabiting this soil that we are standing on. I jeżeli zawsze rzeczywiście chcemy stać po stronie ofiar, po stronie nie ofiar z narodu żydowskiego, po stronie milionów ofiar z innych narodów, tym i mojego narodu, to musimy o tym na zawsze pamiętać. And if we really wanted to take the side with the victims, with the Jewish victims, also with millions of victims of other nations, including my nation, then we have to remember about that forever. Bo i mówić prawdę, nawet jeżeli ona jest bardzo niewygodna. And we also have to tell the truth, even if it is a very inconvenient truth. Tylko to może powodować, że tragedia, o której dziś mówimy, której ofiary czcimy, już nigdy się nie powtórzy.
And only by doing so can we ensure that the tragedy which we are commemorating today and the victims whom we are honoring today, such tragedy will never happen again. Chwała tym, którzy zginęli, chwała ocalałym, chwała tym, którzy wykazali największą ludzką odwagę, ryzykując życiem swoim i swoich najbliższych. Dziękuję bardzo. Glory to those who fell, glory to the survivors, and also glory to those who displayed that biggest human courage by risking the life of their own and also the life of their families. Thank you. Bardzo dziękujemy, Panie Prezydencie, za te ważne słowa.